Przed przystąpieniem do rozgrywek w Ekstraklasie, po raz pierwszy w swojej historii, mieliśmy jeden cel – utrzymać się na najwyższym szczeblu rozgrywek. Nie możemy doczekać się już pierwszego mistrza. Ja pamiętam poprzednie sezony, kiedy takie zespoły jak Cracovia, Arka Gdynia czy Polonia Bytom walczyły do ostatnich kolejek o swój byt. My zapewniliśmy sobie utrzymanie w lidze i przedłużenie naszego pobytu, przynajmniej na następny sezon, na 7 bodajże kolejek przed zakończeniem rozgrywek, kiedy to z Gdańska przywieźliśmy 3 punkty i 34 oczka, które mieliśmy, czy 33 bodajże, które mieliśmy na koncie, wystarczyły już w zasadzie, żeby się cieszyć. Po zapewnieniu sobie utrzymania, te 7 ostatnich kolejek, no nie graliśmy jednak tak dobrze do dyspozycji, tak jakiej przyzwyczailiśmy naszych kibiców. Chcielibyśmy bardzo, żeby w następnym sezonie absolutnie już taka sinusoida się nie powtórzyła, ponieważ doskonale zdajemy sobie sprawę, że jak kibic przychodzi na stadion, no to przynajmniej oczekuje takiego maksymalnego, stuprocentowego zaangażowania i to mogę obiecać na pewno w następnym sezonie. Mieliśmy taką uroczystość zakończenia sezonu, na której był obecny pan prezydent i podziękował w ciepłych słowach, podziękował za ten bądź co bądź udany sezon dziewiczy nasz w Ekstraklasie i życzył nam, żeby kolejny był jeszcze lepszy, ponieważ na pewno będziemy w nim wszyscy mądrzejsi o ten jeden rok. W przyszłym sezonie chcielibyśmy bardzo, żeby zespół był ciut młodszy, to jest jeden z warunków, żeby zespół się rozwijał, żeby miał progresję. Po zapewnieniu sobie utrzymania w zakończonym właśnie sezonie udało mi się wpuścić niemalże kilku zawodników młodszych, którzy wcześniej grali mniej. Dostali szansę Damian Byrtek, Wojtek Rejman, Lee Adelmalich wrócił, czy Damian Nowak. Te zmiany mogły mieć miejsce tylko z tego powodu, że byliśmy utrzymani i można było sobie na to pozwolić. Uważałem po meczu w Gdańsku, że granie najsilniejszym zestawieniem, tymi samymi ciągle zawodnikami, byłoby to troszeczkę marnowanie czasu, biorąc pod uwagę fakt, że nie do końca jeszcze mieliśmy jasność co do składu personalnego na kolejny sezon. No i zaowocowało to właśnie wystawianie tych młodych chłopaków powołaniem Damiana Byrtka do reprezentacji Polski, gdzie zaliczył debiut w tej właśnie reprezentacji u pana trenera Stefana Majskiego do 21 lat, wygrana z Mołdawią 4-2. Damian grał cały mecz, zagrał z tego co wiemy bardzo dobrze i myślę, że to nie był ostatni występ Damiana, także na to można sobie było pozwolić. Chcielibyśmy również, żeby Damian oczywiście został z nami i podobnie jak większość młodych chłopaków, albo żeby oni szli gdzieś na wypożyczenie i grali w niższych ligach, albo żeby zostali z nami i żeby próbowali przebijać się do pierwszego składu, a więc ten skład będzie troszeczkę odmłodzony. Ta drużyna chcielibyśmy, żeby gwarantowała progresję przy odpowiedniej pracy, dobrej pracy, solidnej, żeby no, nie walczyć do ostatniej kolejki o utrzymanie, żeby nikt nas po rundzie jesiennej nie spisywał na straty albo włączał w walkę o utrzymanie. Chcielibyśmy się bić o coś więcej. Moim skromnym takim marzeniem jest wejście do 10 najlepszych drużyn w naszym kraju. Mamy skromny budżet, co nie znaczy, że mamy tak do końca skromnych zawodników. Oni są bardzo ambitni, oni są bardzo chłonni jakiegoś sukcesu osiągnąć i myślę, że to będzie odzwierciedlenie tej drużyny w następnym sezonie.